Mega ważne info. Kto rajdował na Mewtwo, Shadow Mewtwo, to tutaj, moi drodzy. Macie tylko 20 dni, żeby odebrać te darmowe, nie darmowe, należące wam się Rare Candy XL. Pamiętajcie o tym. Moi drodzy, dobry początek odcinka, co? Spotkałem go chwilę temu, zdążyłem dać mu zresztą pineappa, ale stwierdziłem, że zostawię go na początek odcinka, bo to jest odcinek głównie z Comedy Day'a na Axiu, ale nie tylko, bo dzisiaj ciekawe też przecieki z kodu gry, które są dla mnie bardzo, bardzo zagadkowe. Mimo, że niedawno byłem w szpitalu, to postanowiłem dzisiaj i tak wyjść troszkę, pograć sobie na tym Axiu Community Day'u, bez jakiejś spiny, bez zbierania jakichś gigantycznych ilości XL-ek, bez zbierania dużej ilości expa, łapać trochę tych shiny, zrobić tego questa. Do tego jeszcze się spóźniłem, kurczę, trochę na tego Comedy Day'a, bo byliśmy jeszcze rano z rodziną na Super Mario. Kurczę, ale dobry film. Ja lubię Super Mario osobiście. No od dzieciaka oczywiście grałem w Super Mario jeszcze na Pegasusie. Jak w Polsce mało kto miał te oryginalne konsole Nintendo jeszcze w tamtych czasach. Ja nie miałem Pegasusa nawet w domu, ale miałem, pamiętam, na świetlicy w szkole. Także jak się po lekcjach zostawało, no to można było trochę pograć. W Mario na zasadzie, że po jedno żytko graliśmy. Jak ktoś stracił żytko, kolejna osoba i była taka wielka kolejka dzieciaków, kurczę, ustawiająca się i się czekało chyba, nie wiem, z 25 minut, żeby chociaż jedno żytko pograć. Dobre czasy, dobre czasy. A w ostatnim czasie na przykład grałem z córką w Mario Odyssey i parę innych tytułów na Switchu, także fajnie było zobaczyć te wszystkie nawiązania do tych wszystkich gier. Naprawdę, jak ktoś nie widział, to polecam. Zobaczmy, co mówi profesor i zaraz jak trochę zrobimy tego questa, to przejdziemy też do przecieków. Profesor nam każe dzisiaj, o, parapować poczka. My sobie zrobimy coś pod mega ewolucję. Co tu jeszcze było mało poerapowane? Pinsir. To będzie 10 poerapów? Tak jest. No i panie profesorze, co tu się wyrabia? Widzicie Axiu, które mają, no, lepszą szansę na dobre IV z questika, więc spoko. Oczywiście staram się też rzucać excelenty bez spiny, no bo w poprzednim odcinku wbiłem 200 milionów expa na koncie. Na razie się nie zanosi na żadne kolejne tutaj podnoszenie leveli, ale pewnie w perspektywie 2-3 lat jest to bardzo prawdopodobne, że będzie level 60 w Pokémon Go, więc expa już można zbierać oczywiście, także ja dzisiaj na Lucky Eggu lecę. Więc to Axiu jest odpowiedzialne za te ślady i poniszczone malinki. Dawno temu ludzie używali ich kłów jako noży. To w sumie ciekawe nawiązanie do takiego prawdziwego życia, bo różne cywilizacje robiły z kości zwierząt noże. Ten etap sobie zaraz zobaczymy. Ja sobie wyczyszczę wszystkie kościki, jakieś stare i pozbieram komitejowe też. O, shiny. Pamiętacie rok temu na GoFeście? Shiny Axiu i wielkie tutaj ekscytacja, że shiny Axiu. A tu proszę, niecały rok później jest CD na tego Pokemona. W tym roku będzie to samo z Gumim, nie? Także jak zobaczycie i będziecie zazdrośni, że ludzie tam połapali na GoFeście shiny Gumi, nie martwcie się, za rok w czerwcu będzie Gumi pewnie na CD. Bardziej bym się interesował regionalnymi Pokemonami na GoFestach. I tym bym się bardziej osobiście jarał. To jest naprawdę, naprawdę spoko rzecz. Zwróćmy uwagę na przecieki z kodu gry. Zobaczcie, taki asset pojawił się w grze. I co to jest? Na pierwszy rzut oka wygląda jak taka maszyna do kupowania batoników albo coś takiego. Vending machine to się nazywa po angielsku. Ale u góry jest napisane Pokémon Center. Także co, Niantic wydaje centrum Pokémon do Pokémon Go i będziemy tam leczyć Pokémony? No nie, to nie jest taki rodzaj Pokémon Center, bo trzeba odróżnić dwie rzeczy. Jest coś takiego w anime i w grach Pokémon jak Pokémon Center, gdzie się leczy Pokémony, ale są również prawdziwe sklepy w prawdziwym życiu o nazwie Pokémon Center, głównie w Japonii, w których po prostu kupuje się maskotki, zabawki, karty Pokémon. Sam byłem w kilku takich sklepach w Japonii, to były super, super przygody. Są na kanale filmiki z tego. I co ciekawe, dokładnie ten automat, który jest tutaj pokazany na tym przecieku, dokładnie taki rodzaj automatów jest, z tego co wiem, nie tylko w Japonii, ale również w Stanach Zjednoczonych. Także tu jest zdjęcie takiego prawdziwego w prawdziwym życiu. No i zobaczcie, co my tu mamy. Jakieś maskoteczki, Pikachu, Squirtle, figurki na dole, karty Pokémon, gry Pokémon. Tutaj widzę na DS-a akurat, także tu musiało być zdjęcie robione ładnych parę lat temu. I nawet ktoś podał linka do stronki Pokémon Automated Retail Vending Machine. W tych maszynach możesz kupić Elite Trainer Boxy, boosterki, produkty TCG, no i tyle. Się dowiadujemy z tego artykułu takiego FAQ na stronie oficjalnego Centrum Pokémon. Jakbym miał zgadywać, moim zdaniem, pomimo tego, że już od wielu, wielu lat były spekulacje w Pokémon Go, że mogliby wprowadzić centra Pokémon do leczenia Pokémonów jako budynki na niektórych Pokestopach czy gymach, to nie sądzę, że pójdą w tą stronę. Moim zdaniem to jest trochę bez sensu, skoro i tak mamy te revive'y, i tak mamy te potionki, to nie jest kompletnie potrzebne, chyba że miałby pełnić jeszcze jakąś inną, nową funkcję. Natomiast takie rzeczy, gdyby były, może w sklepie gry, albo na poszczególnych Pokestopach czy gymach,
może dawałyby jakąś zniżkę na przykład na kupowanie różnych bundli taniej niż na co dzień w sklepie gry. Tutaj jeśli chodzi o sposoby monetyzacji Pokémon Go, to krąży wiele takich plotek, przecieków z kodu gry już od wielu, wielu lat, że Niantic myśli chociażby o wprowadzeniu systemu subskrypcji czy jakiegoś rodzaju season passa. Wiemy też, że nie wszyscy gracze, patrząc się na boksy w sklepie gry, nie każdemu wyświetlają się te same boksy, także nie wszyscy mają dostęp do tych samych boksów i to też jest, no cóż, bardzo kontrowersyjne. Natomiast ja myślę, że akurat te różnice w boksach u poszczególnych grup graczy są spowodowane głównie tym, że Niantic robi w ten sposób taki swój research, czyli po prostu bada wpływ tego, jakie ludziom da boksy w sklepie na sprzedaż, więc są u nich gracze podzieleni na takie małe jakby grupy badawcze i to działa na zasadzie, że okej, jednym damy jedną paczkę w sklepie, innym drugą paczkę w sklepie i potem zobaczymy, kto sumarycznie wydał więcej pieniędzy, powiedzmy przez okres miesiąca czy dwóch, a kto mniej. I szczerze mówiąc, no brzmi to tak trochę nie w porządku, no bo wiadomo, że każdy chciałby mieć dostęp do tych najlepszych boksów, natomiast tak to wygląda, że Niantic w ten sposób sobie robi badania na swoich klientach, no jakoś muszą, słuchajcie, te informacje pozyskiwać, ja to w pewnym sensie trochę rozumiem. Także co, gdyby mieli dodać w jakichś na przykład poszczególnych Pokestopach miejsce, gdzie dostajesz jakąś, nie wiem, zniżkę, że 5% taniej kupujesz boksy, albo jakieś specjalne bundle, które są dostępne tylko w tym miejscu, to kupilibyście coś takiego, skorzystalibyście z czegoś takiego? No nie wiem, może jest to jakiś sposób, żeby zwiększyć sprzedaż przedmiotów premium w grze, ale na ten moment moim zdaniem ten przeciek obrazka z kodu gry, no daje dużo więcej pytań niż odpowiedzi, no bo tak naprawdę czemu właśnie miały być takie automaty? No chyba, że jest jeszcze inna opcja i to ma służyć, słuchajcie, promowaniu właśnie prawdziwych lokacji w prawdziwym życiu, gdzie właśnie będzie można kupić tak zwany merch, czyli po prostu zabawki, karty Pokémon w oficjalnych jakichś lokalizacjach zatwierdzonych przez Pokémon Company i będzie może to oznaczone na mapie w grze. Nie byłby to pierwszy raz, przecież są sklepy, które mają sponsorowane Pokestopy. Nawet jak się pójdzie do oficjalnego centrum Pokémon, jednego z centrów Pokémon w Japonii, to tam też są sponsorowane Pokestopy, które właśnie informują i zachęcają graczy do kupowania w tych miejscach. Pamiętajmy, że Pokémon Go jest grą, gdzie nie do końca jest znana ta struktura, kto bardziej decyduje o pewnych rzeczach. Czy sam Niantic, który jest firmą amerykańską, San Francisco, który był zakładany jako spółka córka czy wewnętrzny startup Google'a, także w jakimś tam sensie Niantic jest powiązany z tą Doliną Krzemową, tak, w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony jest Pokémon Company, które należy częściowo do Nintendo, częściowo do Game Freak, częściowo do Creatures. I to są wszystko firmy japońskie. Natomiast no nie byłaby to pierwsza sytuacja, gdzie właśnie jakiegoś rodzaju event czy jakiegoś rodzaju mechanika w Pokémon Go ma służyć przede wszystkim interesom właśnie Pokémon Company i właśnie Japończyków. Także nawet bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc, gdyby ten asset dotyczył jakiegoś eventu czy mechaniki, która będzie później może nawet ekskluzywna dla Japonii i Stanów Zjednoczonych i może służyć później sprzedawaniu merchu i promowaniu po prostu miejsc, gdzie ten merch można kupić. Taka jest moja spekulacja. Jak będzie? Pewnie dowiemy się za rok czy dwa. I co, została nam ewolucja jednego Fracture'a. Takie są te Fracture'y, już to kiedyś na odcinku było, bo ja już robiłem tę ewolucję do Shiny Pokédexu też, ale zrobię sobie kilka sztuk z movesetem CD. No ładny jest ten Haxorus, jak ktoś go nie miał Shiny, to na pewno jest mega podekscytowany tym eventem. Nie dziwię się, Breaking Swipe'a ma, w razie czego nie wiedział, że to jest moveset z Comtidea. Może ktoś gdzieś kiedyś będzie chciał na mnie tego poczka, zobaczymy. Zebrałem 291 Candy XL, no to patrząc na to, jak dzisiaj grałem, no to rzeczywiście prawie, że jednego mogę na 50 level, jakbym chciał robić. No to mogę. Tak wygląda, słuchajcie, lato w Pokémon Go. Dobre CD-ki, dobre bossy rajdów, dobre eventy, Go Fest, a reszta roku, no to już inna historia. I w sumie, rozumiem to, nie mogą cały rok robić najlepszych rzeczy, no bo by im się szybko skończyły najlepsze rzeczy. Także jest całkowicie w 100% zrozumiałe. A o co chodzi z tym automatem Pokécenter? Nie wiem, ale zawsze więcej kolaboracji bezpośrednich między Niantic'iem a The Pokémon Company. To jest coś na plus, bo przypominam, że takie kolaboracje dały nam takie świetne rzeczy jak na przykład update z Charizardem Klonem w Pokémon Go, z Armored Mewtwo w Pokémon Go, z Jesse Jamesem w Pokémon Go. Także więcej kolaboracji z Pokémon Company. Proszę was, Niantic. No i profesor nam tutaj gratuluje na koniec. No cóż, bardzo spokojny, bardzo wychillowany evencik dla mnie i tego właśnie potrzebowałem. Piszcie w komentarzach, jak wam poszło i proszę, Haxorus z Questa jeszcze. A, nie pochwaliłem się, słuchajcie, mimo że tak dzisiaj grałem bardzo na luzie, to nawet trafiłem, słuchajcie, jedną setę. 100% CD moveset i też sobie mu zrobimy ten movesecik. Zostawcie łapeczkę, wyjdzie inne propozycje filmów na kanale i widzimy się niedługo. Na razie, cześć!